Na samym starcie na łysej górze czarty tworzą przywódców pustania listopadowego. Pojawia się Archanioł i mówi: Boże, broń, naród polski. Kordian się nudzi. Jego opiekun Grzegorz opowiada mu o wyprawie z Napoleonem pod piramidy i o Janku, co psą buty szył. Nagle pojawia się Laura, którą Kordian kraszuje, ale no ma on u niej takie szanse jak sprzęgło Wejherowo z Manchesterem United, czyli niewielkie. Postanawia strzelić do własnej bramki, ale mu się nie udaje. Następnie akcja odbywa się w różnych częściach Europy. W James Park w Londynie gada z dozorcą, który mówi, że ludzie chcieliby wszystko kupić. W Dover... Tam czyta króla Leara Szekspira, potem rzuca swoją dziewczynę violetę, ponieważ przejrzał na oczy i stwierdził, że jest Goldigerem. Idzie do papaja i pyta go, czy pobogosławi Polskę. Okazuje się, że papież jest ziomalem Rosji i miał takie XD na buzi. Ostatecznie staje na Mont Blanc i stwierdza, że pora posiedzieć się dla Polski. Leci na chmurze do ojczyzny. W Warszawie koronują cara na króla Polski. Ludzie dookoła mają mindfucka. Następnie jest spotkanie z piskowców w krypcie pod kościołem św. Jana. Głosują, czy warto dalej planować zamach na cara. Przegłosowano, że dają sobie siana. Pod chorąży, czyli Kordian ściąga maskę i mówi, że sam zabije cara. Już w zamku królewskim Kordiana męczy strach i imaginacja. W końcu staje przed sypialnią cara i mdleje. Car wychodzi z pokoju i wiedział, co się święci. Każe zamknąć Kordiana w wariatkowie. Tam lekarz pod postacią Mefistofelesa leczy go z jego przekonań. A ostatecznie okazuje się, że lekarza nieba, bo był on tylko w głowie Kordiana. Zabierają go na plac Saski i tam car ze swoim bratem, księciem Konstantynem Tamtym, będą go sądzić. Ten drugi wpada na pomysł, że jak Kordian przeskoczy nad rzędem bagnetów na koniu, to będzie wolny. I co? Kordian przeskoczył. Ale car miał w to wyjebane. I tak każe go zabić. Potem jednak książę przekonuje cara, żeby dał spokój Kordianowi. No i ten się zgadza. Posłaniec pędzi na, do plutona egzekucyjnego na koniu. Jedzie, jedzie, szybko jedzie. I jedyne co widzi to jak oficer ponosi rękę. KONIEC